By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć, przychodzę ze skończonymi produktami. Szampon w Garnier Fructis odbudowywujący. Słuchajcie, trochę się zatrzymam na moment z nim. Tu jest napisane tak. Włosy bardzo zniszczone. Naprawia jeden rok zniszczeń w trzech aplikacjach. Powiem Wam tak. Naprawia nawet już po jednym razie. Ja mam, no nie oszukujmy się, ja mam zniszczone włosy. Ja raz na półtora miesiąca chodzę do farbowania, do rozjaśniania. Prostuję kilka razy w miesiącu, więc moje włosy są zniszczone. Są suche, zniszczone, słabo się układają. Chyba, że mam wyprostowane przez fryzjera, bo nawet jak ja w domu prostuję, to też nie jest ten efekt. Słuchajcie, ja to jest moje któreś opakowanie już tego pomarańczowego. Ja po pierwszym razie, kiedy wracam od fryzjera, tam wiadomo, kilka dni mija, bo mi szkoda zaprzepaścić pieniędzy i zaprzepaścić efektu, jaki mam na włosach, więc czekam do ostatniego momentu, już naprawdę już jak trzeba umyć, no to wtedy myję włosy i oczywiście potem ten szampon daje mi ten efekt takiego czegoś, to trudno nazwać, ale takiego efektu domowego fryzjerstwa. To znaczy tak, na pewno idealnie się ja mówię po pierwszym razie po fryzjerze, idealnie się wypłukuje z włosów, idealnie się rozczesuje. Są idealne, są już lekko napuszone, wiadomo, ale nie aż tak mocno jak po kilku razach, więc no czego chcieć więcej, naprawdę ten efekt mi to daje, ten szampon. Ja jestem pod wrażeniem tego szamponu. Drugi już, po drugim razie, po trzecim, to już nie ma tego efektu, już są włosy napuszone i w ogóle nie używając prostownicy, no to efekt jest taki jak przy wszystkich szamponach. Mniej już się też dają rozczesywać, ale faktycznie ten pierwszy raz to jest coś fantastycznego. I słuchajcie, z Ivono Senses jednorożec, żel pod prysznic, słuchajcie, no znowu to jest ten taki. No ja nie mam szczęścia do tych kolorowych, one w ogóle słabo pachną, w ogóle brzydko dla mnie pachną. Może to nie jest jakiś, kolokwialnie powiem, smród, ale no to jest taki zapach, to są takie zapachy, co nie dla mnie. No ja wiem, większość was powie, to są zapachy moje, ja takie lubię, to są dla dzieci i w ogóle. Może i tak, ja takich zapachów nie, więc no to jest kolejny, mam jeszcze dwa do wymęczenia, że tak powiem, ale chyba dam sobie luz i spokój z tymi eksperymentami, chociaż nie będzie filmików, ale powiem tak, no muszę zacząć używać jakichś mega zapachów, czyli stawiam na Adidasa ostatnio i no ten zapach się długo utrzymuje, orzeźwia moje ciało, ja wychodzę zrelaksowana spod prysznica, ja nie mam wanny, więc muszę sobie się posiłkować prysznicem, no ale tego mi nie dają, więc koniec. No zapach nie jest dla mnie. Poza tym jest taki też trochę glutenowy, no tu do końca, aha, bo tak miałam postawione i do maksa już wyczerpałam. Taki glutkowaty jest, kolor ma przezroczysty, także go prawie nie widać. No nie wiem, może Wam, tak jak mówię, pewnie w większości Wam się spodobałby ten zapach, no dla mnie to nie jest mój zapach. Wielki plus, może nie wielki minus, ale no minus. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.